Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za wspieranie naszego kanału. Pod filmem jest numer konta fundacji specjalnie przeznaczonego do przyjmowania darowizn od widzów kanału Szachowy czy Bridge'owy Uniwersytet. Zachęcamy do wpłat systematycznych lub jednorazowych lub sporadycznych. Można to zrobić na konto bezpośrednio bądź półautomatycznie poprzez zrzutkę. W obu przypadkach nie ma żadnych opłat. Całość wpłaconej kwoty powinna trafić na konto, o ile tam na zrzutce nie dacie się Państwo skusić. Bardzo dziękujemy. Teraz zobaczymy coś nowego. Coś nowego. Partię szczególną. Partię szczególną dlatego, że grano w czasie akademickich. Mistrzostw Polski z szachami akademickimi byłem związany przez wiele, wiele lat. Działałem w komisji przy zarządzie głównym AZS-u razem z Ryszardem Korpalskim i z kolegami z Kielc z AZS-u Pileckiego. Akademickie Mistrzostwa Polski robił Robert Korpalski we Wrocławiu, wspaniałe imprezy, potem Andrzej Szewczak w Warszawie. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna, przeciwnik był silny. Trzecia przyczyna, udało się zastosować nowinkę. Nowinkę teoretyczną. Wcześniej nieznaną. W obronie królewsko-indyjskiej. D4. Skoczek F6. Nowinka była przygotowana. Kilka razy została wykorzystana przeze mnie w 1987 roku, kilka miesięcy wcześniej, w partii w Mistrzostwach Polski przeciwko Grażynie Szmacińskiej. One chyba były w Bielsku Białej, doskonałej partii zakończonej końcówką hetmańską. Mistrzyni zastosowała tę nowinkę. Także to praca analityczna, praca nad debiutem zawsze się opłaca. Skoczek F3, G6, G3, goniec G7, goniec G2, roszada C4, D6, roszada C5. Teraz jest problem. Teraz jest problem, tutaj Aleksander Wojtkiewicz miał ciekawe pomysły. Co chcą grać czarne? No zaraz pokażę. Skoczek C3, skoczek D5. Czarne chcą grać tak zwany atak jugosławiański, czy wariant jugosławiański. Tu punkt C4 trzeba obronić. A6. Moment. Hetman C2. Wieża B8. B3. B5. Goniec B2. BC4. BC4. Taką ostrą grę i tutaj można grać E6. Goniec F5. E5. Wieża B4. Ofiarować jakoś w niektórych wariantach na B2. Bardzo ostra pozycja. Ponieważ jestem zwolennikiem, żeby w szachy grać na pamięć tyle, ile trzeba, minimum. A resztę pozycji, znaczne zrozumienie, zacząłem w tej pozycji szukać. Skoczek C3. Jak czarne zbijam, to prędzej czy później zagramy E4, przejdziemy do struktury Morocego. Skoczek C6. Teraz po D5 wiemy, co jest. E3 jest miękkie. DC5. Samo DC5 nie jest nieznane, tak się często wymusza remi. I teraz są różne posunięcia. Goniec F4. Goniec G5. A tu zagrałem goniec E3. Pozycja jest symetryczna. W symetrii, w
symetrii przewagę ma ten, kto ma ruch. Tu czarne próbowały grać hetman A5. Hetman A5, można tak grać hetman A5, obronić piona. I po hetman B3 też miałem przygotowane wzmocnienia, między innymi mistrzyni kiedyś trafiła późniejszą mistrzynię świata z Chin w 1989 roku, o właśnie w tym wariancie trafiła ją w debiucie i zamordowała. Goniec E6. Wymiana hetmanów jest korzystna dla tej strony, nie dla tej strony, która wymienia. Więc tu nikt nie chce wymieniać. Arszak Pietrosjan grywał tu skoczek A4 przeciwko Moroziewiczowi. Topałow, goniec bije C5. Goniec bije C5. Skoczek G5. Ideowe posunięcie. Otwiera gońca, który strzela. Napada na gońca. Także czarne nie mogą odpowiedzieć skoczek G4 symetrycznie, muszą coś grać. Po wymianie hetmanów goniec C4, goniec C5. On nie tu się skoczył, bo skoczek powinien się wrócić na E4, ale i tak białe wygrały. No jak widać tutaj Robert Markus czy Marek Robert, już nie wiem, nie wiedział, co zawiesz. Goniec C4. I tu cała idea dowcipu polega w ruchu hetman A4. Niebroniony goniec. Goniec strzela na C6, strzela na B7. Strzela na A8. Ruch B5 nie wchodzi w grę. Skoczek E5 jest ryzykownym, bo figury zaczynają wisieć. Piona C5 się odbija. Skoczek A5. Skoczek A5, bardzo ciekawe. Oczywiście to wszystko było analizowane. Od razu zagrałem goniec C5. Daje to białą przewagę, co najmniej pół pionka, jak nie więcej. Problem polega na tym, że jest tutaj słaby pion B7, wisi koniec, wisi goniec. Hetman jest przeciążony obroną, grozi teraz goniec E7 z następnym hetman A5. Czarne mają spore problemy. Niektórzy grywali hetman C7, ale... Wieża wchodzi na linię C, białe wieże wchodzą na linię C i D. Bardzo szybka gra. H6. H6 to jest osłabienie punktu G6, punktu F7, zasłania gońca, ale skoczka nie można ścierpieć. Ale zanim skoczkiem odejdziemy, wtrącamy posunięcie goniec. Napadamy na konisia. I gdzie koniś ma odejść? Grozimy zbić. Tiu i tiu. Na wieża C8 nastąpiłoby skoczek bije F7. Wieża FD1. Hetman A6. B6, goniec B4 i z pionem więcej białe czują się dobrze, czarne piony są słabe, pion E7 słaby. Nic dziwnego, że Andrzej nie decydował się na... Andrzej był bardzo wtedy silnym wrocławskim graczem, na pierwszoligowym nawet. HG5. No to nie daje wyboru, goniec A5. Hetman C8. No tak, trzeba powiedzieć, że to jedyny sposób obronić gońca C4. Ponieważ hetman z gońcem stoi na linii, wieża wchodzi
na C1 i tu rentgenem strzela tu jednym, a drugim tam. Trzeba coś z tym zrobić. Ruchu B5 dalej nie ma. Ruchu wieża B8 nie ma. Skoczek nie bardzo ma gdzie iść. Zbliża się cugcwang. Hetman E6. No tu jest taki pion E2, ale hetman stoi nieszczęśliwie. Skoczek B5. Skoczek zagrał bardzo nieprzyjemnie. Grozi tu. Grozi tu. Goniec bije. Hetman bije. Można powiedzieć, że czarne wybroniły się, oddając przewagę pary gońców. I rzeczywiście, goniec białopolowy jest potwornie silny. Białych. Goniec czarnopolowy też. I w tej ciężkiej pozycji, kiedy wisi pion na B7, trzeba coś grać. Trzeba coś grać. Ale co? Pozycja jest trudna, przeciwnik jeszcze trudniejszy. Czarne ryzykownie biorą pionka A2. Liczą, że wyrównają. Bicie A6, hetman B4. Tu trzeba zwrócić uwagę, że wieża nie bardzo się mieści z uwagi na posunięcia na wieżę A7, goniec B6, na wieżę B8, goniec C7. Wieża AE8. No tu jeszcze się ta wieża troszkę czuje, ale widzimy, że gońce strzelają. Gońce strzelają na dużą liczbę pól na linii 8. Wieże muszą się chować. Wieże muszą się w zasadzie po prostym posunięciu wieża FD1. Ostatnia figura wchodzi do gry. Co byśmy nie mówili, wieża strzela, gońce strzelają, hetman strzela, goniec trup, piony słabe, wieże zamurowane, hetman na aucie. To jest pozycja, jak mawiał nasz wielki rodak Ksawery Tartakower, kombinacje są tak naturalne, jak uśmiech dziecka. Jak to wygrać? Najprościej w świecie. Przede wszystkim utrzymać czarne. Czarne są prawie w pełnym cugcwangu przy pustej szachownicy i prawie komplecie figur. Przy pustej szachownicy i przy pełnej liczbie figur. Hetman E6. E3. Bronimy piona. Pion kontroluje pole D4, skoczek G4. To oczywiście nic nie daje. Teraz można było zagrać H3. G4 nie dawać skoczkowi powrotu. Wieża C6 i powolutku zmłócić. Tu widzimy, że jeżeli figura wejdzie na przekątną, to tu będzie związanie, padnie punkt G6, nie będzie broniony. Król G2, podobna intencja, podciągamy króla. Przy czarnopolowym gońcu powinniśmy mieć króla na białych polach, wieże też powinny, trochę ta wieża C1 nie najlepiej stoi, ale hetman F5, no mała groźba, my się nie boimy, wieża D2. Nie można było zwierzą na C2. Obroniliśmy punkt. Goniec E5. Tu czarne chcą coś zaofiarować, ale po goniec E4. Hetman cofa się jak niepyszny na hetman E6. Wieża C6. I dalej padnie pion A6 i białe wygrają. W partii hetman odszedł na F6. H3. Skoczek H6. Wieża C6. Spychamy hetmana.
e6. Przesunięcie pionka na e6 jest sukcesem białych. Będzie łatwiej atakować wieżę f8. Został puszczony punkt d6. Teraz można było grać f4. Wieża b8. Goniec b6. gf4. ef4. I chyba goniec nie bardzo się mieści. Ale jak ktoś ma wygraną, nie musi się spieszyć. Najpierw g4. Bardzo ważny pion, który odbiera skoczkowi pole e5. Skoczek stoi na aucie, skoczek nie gra, wieża nie gra, hetman zablokowany, goniec lekko wysunięty, wieże na zamkniętych liniach, a białe hulają po całej szachownicy. Kontrolują prawie wszystkie pola na szachownicy. Wieża b8. No, wieża, próba wyzwolenia. Można było grać teraz hetmanem na c4 i próbować dyskontować. Ale po co oddawać piona? Wieża b6. Wymiana jednej pary wież czarnym specjalnie nie ulży. Nawet im mniej figur, tym trudniej będzie im blokować piona B, bo pion A, los piona A jest przesądzony, a pion B ruszy do przodu. Pion B, najważniejszy, atakowany 3 razy znienacka przez przeciwnika, atakowany tu i atakowany tu, jest wystarczająco broniony. Goniec C7. Można było teraz grać wieża B8, hetman C3, ale wieża B7. Trzymamy, jeżeli czarne tu coś wymienią, przybliżą figury białych do pionka A6. Do pionka A6. Wieża B7. Przewaga białych byłaby olbrzymia. Skoczek dalej nie gra, zanim wejdzie do gry. Pion B dojdzie do B7. Goniec E5. Jak widzimy, czarne stoją w miejscu, wyczekują na egzekucję. Wieża B6. Bronimy, bronimy, bronimy. I również teraz po wieża B7, goniec B7, wieża B8, B3. Uciekamy. Wieża D8, para gońców z pionem B musi wygrać. No, po prostu musi. Nie ma takiej możliwości. Wieża BC8, próba przejścia do kontrataku. Czarne nie wytrzymują męczarni. Teraz świetne było goniec B4. Goniec C6, polowanie na tę wieżę. Goniec E7, goniec F6. Prawdopodobnie białe by wygrały. No z hetmanem to mają szansę się dobrze czuć. B4. Zaplatamy pętlę. Pion A6, a pion B4 ma coraz bliżej do pola przemiany. Przeciwnik był już w letkim niedoczasie, za chwilę coraz większym. Tu próbuje matować białego króla, ale ponieważ pion A6 pada, wymieniamy część elementu atakującego. Powierza D8. Hetman D8. Goniec G8. Król G7. No białe lekko wygrywały tu. Leciutko na palcach. Goniec G3. Kombinacja. Trzeba wziąć pod uwagę, że nie można wziąć. Nastąpi szaszek i jeszcze jeden. Nie można wziąć pionem. Ale najpierw pozbywamy się wieży. W
Teraz widać, że nie można bić za bardzo, bo po król F8. Król zbije. No co będzie po król F8? No nie mógł grać król F8. Król H7. Goniec F3. Przesłaniamy punkt. F2. Hetman A1. Znowu grozi mat. Zimną krwią bierzemy gońca. Król H2. Hetman E1. Znowu grozi prawie mat. Ale zimnokrwiste E4, gdzie hetman broni punktu F2. Goniec tych dwóch. Wieża F1. Hetman D4. Kto to pokazał? Hetman D4. Z zamiarem dania szacha tu. Szacha tam. Szacha tu. Grozi kilka szachów. Wieża bije F2. Wieża teraz nie atakuje. E5. No nie można bić na E5, ale można przyjść na D3. Hetman C1. Goniec na B6. I po wykonaniu kontrolnego posunięcia 40, białe wykonały 41. Koniec B3. A czarne poddały się. Pozycja jest kompletnie wygrana. Została w zasadzie wygrana w kilka ruchów, potem była realizacja przewagi. Trzeba było trochę policzyć wariantów, kiedy czarne rzuciły się do ataku rozpaczy, ale tylko przyspieszyły. Jaką miał alternatywę? Alternatywą było czekanie na egzekucję. Jeszcze raz pokazuję. Teraz białe mogą pchnąć na D5. I znowu mogą pchnąć na D5 albo zbić. Goniec E3. Jesteśmy szybsi i hetman A4. Symetria zerwana. Goniec na dużej przekątnej strzela. Goniec na C4 wisi. Skoczek A5. Mnóstwo słabości. Goniec B4. Wtrącone posunięcie. Zabraliśmy parę gońców. Wieże wchodzą na C i D. A czarne wieże nie. Wieża AC1. Skoczek B5. Ryzykowne, no ale wziął. I proszę. Białe kontrolują prawie wszystkie pole na szachownicy. Czarne figury są w cugcwangu. Trzeba spokojnie wzmocnić pozycję. Likwidować kontrę przeciwnika. Zabrać pionka A6, którego nie można bronić. I powoluteńku prowadzić pionka A kiedy czarny się wychyli, skontrować na króla. Typowa walka przeciwko dwóm słabościom. Pion E3, bronimy się, ponieważ tu jest czarnopolowy goniec, to my robimy barierę pionową na czarnych polach. Ograniczamy, białe pola kryje nasz goniec. Król G2. Nie dajemy sobie dać mata. Wyganiamy hetmana. Wyganiamy konia. Wyganiamy hetmana. I deplasujemy konia. To jest pozycja kompletnego cugcwangu. Czarne nie mają praktycznie posunięć. Każda próba wyzwolenia powoduje, że przybliża się śmierć. W zasadzie czarne mogłyby się poddać, ale jeszcze grały. Tu bronimy punktu B2, B4 i czarne przechodzą do ataku, ale słabości wokół króla powodują i nieszczęśliwe ustawienie figur. Wtrącone bicie na F8. Być może tego Andrzej nie policzył.
Uciekł królem, to już rozpacz straszna. Goniec F3, nie bierzemy gońca, zwierzą więcej. Nie musimy brać gońca, łatamy dziury. Bierzemy, uciekamy się. Bronimy punktu F2. Grozimy matem. I konsolidujemy pozycję. Goniec B6. Goniec B6, wyganiamy wieżę. Kontrolujemy punkt G1 w zasadzie tutaj. Hetman się nie mieści, a na wieża D2. Mogłoby nastąpić hetman E3 albo hetman F3 z zamiarem bicia wieżą na F7. Także czarne słusznie poddały się. Jeszcze raz pokazuje fantastyczna partia. Proszę zapisać sobie ten wariant ze skoczkiem G5 i kilka dalszych ruchów i spróbować załapać przeciwnika w debiucie. Ja i moi podopieczni wygrali w ten sposób kilkanaście łącznie partii. W sumie kilkanaście. Dziękuję wszystkim za uwagę.